Pod filmem dotyczącym gry Farmerama w systemie Linux Wedlix pyta, czy Heroic Games Launcher jest bezpieczny? Heroic Games Launcher to jest platforma do uruchamiania gier, bardzo podobna do Steama, ale służy do uruchamiania gier ze sklepu Epic Games i GOG.com. Jeśli zajrzymy do ustawień, możemy zauważyć, że jest jeszcze możliwość uruchamiania gier z Prime Gaming. Czyli jeśli ktoś ma konto w Amazon Prime i stamtąd pobiera gry, teoretycznie dałoby się to tutaj uruchomić. Ja nie mam takiego konta, nie zamierzam go zakładać, bo Amazon koniecznie chce poznać mój numer telefonu. Jakoś nie podoba mi się wysyłanie do nich tych danych, bo jeśli je wyślę, w licencji jest napisane, że zgadzam się na odbieranie reklam w telefonie, czego nie chcę. I mam wrażenie, że niewiele osób korzysta z Amazon Prime jako źródła gier. Więc będziemy się przyglądać tylko platformie GOG i Epic Games. Więc na stronie heroicgameslauncher.com link w opisie filmu, jeśli wejdziemy do zakładki Download, możemy pobrać Flatpaka, App Image lub mamy inne opcje. I teraz z Flatpakiem próbowałem coś zrobić, ale po drodze pokazał się jakiś błąd. I moje doświadczenia z Flatpakiem nie są zbyt dobre, więc staram się to omijać. App Image. Idea podobna, czyli teoretycznie nie musimy instalować aplikacji w systemie, nie musimy jej integrować z systemem, tylko że przy Flatpaku pobierane pliki, pobierane dane są dość duże i tak jak mówiłem, nie udało mi się tego uruchomić. W App Image pobieramy jeden plik, który w moim przypadku miał wielkość 154 MB. To nie jest dużo. Klikamy na nim prawym przyciskiem myszy, wybieramy właściwości, uprawnienia i tutaj zaznaczamy zezwolenie na wykonanie pliku jako programu. To musi być zaznaczone. Klikamy i się uruchamia. Nie ma wielkich filozofii. I wszystko w miarę ładnie działa. Dodam tylko, że mam w systemie zainstalowaną platformę Steam ze wszystkimi aktualizacjami, co jest dość ważne, bo nową wersję przy instalacji tutaj gier będziemy wybierać. Wracając do samego Heroic Games Launchera i możliwości pobierania innych opcji instalacyjnych, jeśli kliknę na See All i przewinę to sobie nieco dalej, widzimy, że mamy paczki w postaci zipa, exe, czyli można to instalować pod Windowsem. Jest App Image, Pacman, YAML i tak dalej. Jest też paczka, której użyłem w systemie Linux Mint, którego w tej chwili używam, Deb. Taka paczka to jest 105 MB. Instaluje się Heroic Games Launcher w samym systemie, jest zintegrowany z systemem i działa bardzo ładnie, czyli App Image działa dobrze i po zainstalowaniu w samym systemie działa wyśmienicie. Pytanie, czy to jest bezpieczne? Każda aplikacja, którą instalujemy w systemie, nieważne Linux, Windows, cokolwiek, która pozwala na pobieranie danych z internetu, instalowanie czegoś i zmienianie na naszym komputerze, w naszym systemie, domyślnie nie jest zbyt bezpieczne, więc jeśli chcielibyśmy tego używać w środowisku serwerowym, to mocno odradzam, ale jeśli używamy tego na naszym zwykłym komputerze domowym do zabawy, to to wygląda jak Steam i bezpieczeństwo jest prawdopodobnie porównywalne ze Steamem. Patrząc od innej strony, czy zakupy z wykorzystaniem platformy Heroic Games Launcher są możliwe i są bezpieczne? Wykorzystałem sklep GOG i kupiłem Tomb Raidera. Udało się, gra zainstalowana i działa. Jeśli mamy wątpliwości, zawsze możemy wejść do sklepu przez stronę internetową danego dostawcy, czyli na stronę internetową Epic lub na stronę internetową GOG i wykorzystując tradycyjną przeglądarkę internetową, która teoretycznie jest bezpieczna, możemy dokonać zakupu. I gdy już kupimy daną grę, to ona pokaże się w naszej bibliotece Heroic Games Launcher.
po zrestartowaniu Heroika nowe gry pojawiają się automatycznie, można je zainstalować i grać. Więc jeśli chodzi o bezpieczeństwo zakupów, jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, wchodzimy na stronę dostawcy przez zwykłą przeglądarkę, tam się logujemy, dokonujemy zakupów, a później wykorzystujemy Heroika Games Launchera tylko po to, żeby grę zainstalować i uruchomić. I wszystko śmiga. To znaczy, może niekoniecznie wszystko śmiga, bo nie wszystkie gry jednak działają, ale te, które działają, działają dobrze. A te, które nie działają, najczęściej nie działają, bo autorzy gry nie chcą jej wspierać na platformie Linux. Podsumowując, w menadżerze oprogramowania widać, że mam zainstalowanego w systemie Steama jako pakiet systemowy, nie jako Flatpak. Nie jestem pewien, czy jest potrzebny, ale wszystko, co jest związane z Windowsowymi grami pod Linuxem, działa z grubsza tylko dlatego, że załoga Steama stara się uciec od Windowsa. Zresztą zakładam, że każdy gracz używa Steama jako podstawowej platformy do uruchamiania gier. Po takiej operacji Heroic Games Launcher jako App Image uruchamia się i działa bardzo ładnie, ale ja pobrałem też paczkę Deb i zainstalowałem go w systemie, co powoduje, że jest ładnie widoczny na liście programów. Uruchamia się i mam pewność, że będzie korzystał ze wszystkich aktualizacji w systemie, aktualizacji głównie Steama. I teraz, każda platforma gier ma swoje mocne strony. Mam tutaj na myśli głównie bezpłatne tytuły. Na Steamie wiadomo, Counter-Strike, Dota 2, Team Fortress 2. Jeśli spojrzymy, tutaj mają ten trybik na dole, co znaczy, że są natywnie uruchamiane w systemie Linux i działają wyśmienicie. Epic Mega Games, Fortnite. I tutaj każdy pewnie się zastanawia, czy Fortnite działa w systemie Linux. Niezależnie od wybranej platformy uruchamiania, czy to jest Heroic Games Launcher, czy cokolwiek innego, bym próbował. Fortnite'a nie da się uruchomić i najwyraźniej Epic Games nie chce go uruchamiać pod Linuxem, bo teoretycznie, technicznie byłoby to możliwe, ale z jakiegoś powodu nie działa. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, chodzi o pieniądze. Oprócz tego bezpłatnych gier jest tutaj dość dużo. Ja przeklikałem je z grubsza i dodałem ponad setkę do swojej listy, ale nie miałem sił, żeby wszystkie zainstalować i sprawdzić. Sprawdziłem i zainstalowałem kilka. Oraz GOG. GOG charakteryzuje się tym, że owszem, ma kilka bezpłatnych tytułów, ale nic, co by powalało na kolana. Mam wrażenie, że ich główną, silną kartą przetargową są powalające promocje, obniżki. Kupiłem dwa tytuły Tomb Raidera, 3,59 zł za każdy, czyli w cenie zwykłej drożdżówki. I tak to się mniej więcej układa. GOG ma bardzo nęcące propozycje cenowe. W Epiku i w Steamie również się zdarzają, ale mocną stroną Epika jest Fortnite, a mocną stroną Steama jest przynajmniej kilka ciekawych tytułów, ale Counter-Strike, Dota to są też standardowe. No i najważniejsze jest to, że Steam działa pod Linuxem natywnie. Jeśli jakaś gra ma działać, to najpierw spróbujemy tego na Steamie właśnie. I teraz, jeśli chodzi o samą instalację, gdy wybierzemy jakąś grę i klikniemy Instaluj, ja za każdym razem zaznaczałem wersję Wine 8.22, najnowszą jaką mam, i dopiero wtedy wiem, że wszystko działało, jeśli tylko mogło. Instaluj. Zainstalowało się. Ciekaw jestem, czy się uruchomi. Graj. W większości bezpłatnych gier albo trzeba się zalogować używając konta Epic Games, albo trzeba stworzyć konto podając adres e-mail, wymyślić hasła itd. Pozwolimy użyć mu konta Epic Games. Kontynuuj jako gość. Działa poprawnie, wygląda nieźle. Jeśli ktoś lubi latać, to do wypróbowania. Jak na bezpłatny tytuł, to całkiem. Z platformy GOG pobrałem starą grę Wolfenstein Enemy Territory.
bezpłatnie udało się uruchomić, chociaż w nieco dziwnej, antycznej rozdzielczości, ale gra w tą grę zadziwiająco wiele osób. Nie będę mówił o grach, które się nie uruchomiły, opowiem o kilku grach, które się uruchomiły, działają sensownie i wydają się ciekawymi tytułami do zagrania. Wszystkie bezpłatne. Rocket League działa, jeśli ktoś lubi grać w piłkę nożną przy użyciu samochodów, warto spróbować. Robo Squad Evolution działa, wygląda ciekawie, jest rodzajem klona Counter-Strike'a w dużo bardziej kolorowej szacie i też jak najbardziej do spróbowania. Pinball FX działa oczywiście dobrze i jest bardzo ciekawym tytułem dla osób, które chcą sobie pograć w pinballa, bo gra jest dość duża i mam wrażenie, że stołów, na których można grać, jest dużo do wyboru. Kid Amnesia. Tutaj zupełnie nie wiem, o co chodzi. Gra dość wymagająca, bo działa na silniku Unreal. Jest psychodeliczna. Chyba nigdy wcześniej z niczym takim się nie spotkałem i nie za bardzo wiem, o co tu chodzi. Jedynie można się poruszać. Jest bardziej doświadczeniem graficzno-muzyczno-dźwiękowym niż rozgrywką. Ale jeśli ktoś chce spróbować czegoś nieoczekiwanego, no to warto na to spojrzeć. Kerbal Space Program. Nie potrafię tego obsługiwać, ale to jest zaawansowany program do wystrzeliwania rakiet w kosmos. Czyli jeśli ktoś interesuje się programem kosmicznym NASA, SpaceX i tak dalej, to jest chyba pozycja obowiązkowa. Kakalele Online, multiplayer, pikselowa gra w wersji polskiej z dubbingiem, kierowana bardziej chyba dla małych dzieci, ale niewiele mogę o niej powiedzieć, bo spędziłem z nią tylko dosłownie kilkadziesiąt sekund. Trzymaj się blisko i klikaj kropla życia jednorazowo, aby je atakować. Filament, bardzo uspokajająca gra, łamigłówka logiczna, gdzie trzeba przetkać nić pomiędzy słupkami w taki sposób, żeby wszystkie się zapaliły, ale żeby nie zagrodzić sobie drogi tą nicią. Interesujące, jeśli ktoś chce na spokojnie się skoncentrować na łamigłówce, fajny tytuł. Tych gier jest tam znacznie więcej. Mam na myśli tych bezpłatnych, bo tych płatnych jest cały ocean. Podsumowanie, Heroic Games Launcher zaskoczył mnie tym, jak dobrze działa. Okazuje się, że pod Linuxem da się uruchomić wiele gier ze wszystkich ważniejszych platform sprzedaży. Czyli jeśli chcesz pograć sobie w Linuxie, instalujesz Steama, instalujesz Heroic Games Launchera i sprawdzasz, czy gra, w którą lubisz grać, będzie działać. Bo tutaj głównie o to tylko chodzi. Czy da się ją uruchomić pod Linuxem? Jeśli masz jakieś pytania, problemy, pomysły, napisz w komentarzu pod filmem. Jeśli znajdę jakieś ciekawe pytanie, to może przygotuję w oparciu o nie kolejny filmik. To tyle na tą chwilę. Cześć!